Witam wszystkich zebranych, mówi Zofia z Krakowa. Znak ostatecznego odrodzenia. Zobacz Dzieje Apostolskie, rozdział 3, werset 19-21. Przeto upamiętajcie się i nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze, aby nadeszły od Pana czasy ochłody i aby posłał przeznaczonego dla was Chrystusa Jezusa, którego musi przyjąć niebo aż do czasu odnowienia wszech rzeczy, o czym od wieków mówił Bóg przez usta świętych proroków swoich. Cudowne uwolnienie opętanego człowieka, który był niewidomy i niemy, zamiast wywołać u faryzeuszy uwielbienie dla Boga, sprowokowały ich oskarżenie. Ten nie wygania demonów inaczej, jak tylko przez Belzebuba, księcia demonów. Jezus czuł się zmuszony wyjaśnić to, co się stało, obalając oskarżenie faryzeuszów. A jeśli ja wyganiam demony Duchem Bożym, wtedy nadeszło do was Królestwo Boże. Mateusza, rozdział 12, werset 28. Stwierdzenie to ma doniosłe znaczenie, jako że według Ewangelii Królestwo Boże jest nie tylko rzeczywistością teraźniejszą, ale także rzeczywistością przyszłą. Oznacza to, że dzieła Chrystusa wybiegały także w przyszłość ku ostatecznemu odrodzeniu. Gdy podczas czytania zwoju księgi w synagodze w Nazarecie Jezus odniósł wieloznaczne proroctwo Izajasza do siebie samego, zwiastował znacznie więcej niż to, co miało się wydarzyć podczas 3,5 roku jego ziemskiej służby. Wyrażenie miłościwy Pan nawiązuje do starożytnej instytucji roku jubileuszowego. W tym przypadku było ono obwieszczeniem Królestwa Bożego, rozpoczętego przyjściem Mesjasza i sięgającego aż po ostateczne spełnienie, gdy wszyscy więźniowie zostaną uwolnieni, wszyscy niewidomi odzyskają wzrok, wszelki ucisk ustanie, a w całym wszechświecie zapanuje radość. Czego uczą podane wersety o związku między służbą Jezusa a ostatecznym odrodzeniem, przywróceniem do pierwotnego stanu. Zobacz Marka, rozdział 5, werset 35-42. A gdy jeszcze mówił, nadeszli domownicy przełożonego synagogi i donieśli: córka twoja umarła, czemu jeszcze trudzisz nauczyciela? Ale Jezus, usłyszawszy, co mówili, rzekł do przełożonego synagogi: nie bój się, tylko wierz. I nie pozwolił nikomu iść z sobą, z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakuba. I przyszli do domu przełożonego synagogi, gdzie ujrzał zamieszanie i płaczących, i wielce zawodzących. I wszedłszy, rzekł im: czemu czynicie zgiełk i płaczecie? Dziecię nie umarło, ale śpi. Wyśmiali go, ale on, usunąwszy wszystkich, wziął z sobą ojca i matkę dziecięcia i tych, którzy z nim byli, i wszedł tam, gdzie leżało dziecię. I ujrzawszy dziewczynkę za rękę, rzekł jej: Talita kumi, co znaczy: dziewczynko, mówię ci, wstań. I zaraz dziewczynka stała i chodziła, miała bowiem 12 lat. I wpadli w wielkie osłupienie i zachwyt. Łukasz, rozdział 7, werset 11-15. A zaraz potem udał się do miasta zwanego Nain i szli z nim uczniowie jego i mnóstwo ludu. A gdy się przybliżył do bramy miasta, oto wynoszono zmarłego jedynego syna matki, która była wdową, a wiele ludzi z tego miasta było z nią. A gdy ją Pan zobaczył, użalił się nad nią i rzekł do niej: nie płacz. I podszedłszy, dotknął się noszy, a ci, którzy ją nieśli, stanęli i rzekli: młodzieńcze, tobie mówię, wstań. I podniósł się zmarły i zaczął mówić i oddał go matce. Jana, rozdział 11, werset 38.
do 44. Jezus znowu rozrzewniwszy się w sobie, poszedł do grobu. Była tam pieczara, w której wejścia leżał kamień. Rzekł Jezus: usuńcie ten kamień, rzekła mu Maria, siostra umarłego. Panie, już suchnie, bo już jest czwarty dzień w grobie. Rzekł jej Jezus: czyż ci nie powiedziałem, że jeżeli uwierzysz, oglądać będziesz chwałę Bożą? Usunęli więc kamień, gdzie leżał umarły, a Jezus, zniósłszy oczy w górę, rzekł: Ojcze, dziękuję Ci, żeś mnie wysłuchał. A ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale powiedziałem to ze względu na lud stojący wkoło, aby uwierzyli, że Ty mnie posłał. A gdy to rzekł, zawołał donośnym głosem: Łazarzu, wyjdź! I wyszedł umarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była owinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: rozwiążcie go i pozwólcie mu odejść. Najwyraźniejszym znakiem panowania grzechu jest śmierć. Przywracanie życia przez Jezusa podczas jego działalności wskazywało na ostateczny dzień, w którym śmierć zostanie na zawsze pokonana. Zmartwychwstały Chrystus w apokaliptycznej wizji Jana mówi: byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. Apokalipsa, rozdział 1, werset 18. Ci, których Jezus przywrócił do życia w czasie swojej działalności, ponownie umarli, jednak Zbawiciel patrzył ponadto ku ostatecznemu odnowieniu wszystkich rzeczy, gdy trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nieskażeni. 1 Koryntian, rozdział 15, werset 52. Jak ważna jest nadzieja zmartwychwstania, co mielibyśmy bez niej? Jakie masz powody, by wierzyć w Bożą obietnicę, że pewnego dnia śmierć zostanie pokonana? Dziękuję.